Jedziemy dalej. Lekcja historii narodowej. Tu tylko powiem, że to jest na kilka dni przed stanem wojennym. Podszedł do łóżka syna. Dziecko oddychało lekko, jakby szło na swoich małych nóżkach po niewidocznej stronie snu. Nie zastanawiał się przed laty, jaki jest sens, by do błędnego koła istnienia dodawać nowe istnienie. Zabił w sobie pytanie, poczuł na wargach krew. Za oknami las. Stoi, jakby stał tam od 100 lat, a przecież dopiero przed chwilą otrzymał znak. Zarosły drogi. Trzeba związać kilka rzeczy, pozbierać rozbiegane myśli, pożegnać się. Żona chwyci go za rękaw. Nie idź. To nie ma sensu. Pomyśli, to ona ma rację. Pomyśli, trzeba iść, już czas. Nie wiemy, czy zginie, nie wiemy, jaki będzie los jego syna. Czy są jakieś pytania? Podniósł się las płonący w drogę. No i mamy stan wojenny, a los wtedy był też potrzebny, żebym tu przyjechał w 90 roku i pewnie potrzebny, żebym się spotkał teraz z wami. Tutaj, teraz. Los wyznaczył mi rolę zgodną z tradycją polskiej historii, czyli takich jakichś konspiracji i knucia, prawda, konspirowania i tak dalej. Ja przez rok się ukrywałem, potem siedziałem w więzieniu. I to są pierwsze dni stanu wojennego. To jest ten wiersz, który bardziej proszę o czytanie jako dokument czasu, bo ja ten wiersz stanu wojennego bardzo wtedy popularny, pisany pod pseudonimem, przepisywany ręcznie, bo drukarnie jeszcze były nie wpadły i nie były, że tak powiem, odbudowane. To były te teksty, żeśmy przeszli do technik przed wynalazku Gutenberga wtedy, co było naprawdę ważne i wzruszające. Nigdy nie był tak potrzebny jako piszący, jak byłem wtedy, to tylko mogę powiedzieć, nie mówię o takiej publiczności, to jest świetna, ale tamta była naprawdę wieloklasowa, wielospołeczna, ze wszystkich warstw społecznych. Bardzo to było niezwykłe doświadczenie, ale ja tych wierszy nawet teraz nie publikuję, one mają tą pewną skazę martyrologii. Tak? No, wiadomo, że polska poezja była genialna martyrologia, ale to nie jest mój raczej przypadek. Proszę. Krzyże karabinów, zamarza im ocet na wargach. Nikt nie poda im wody, nikt nie poda jadła. A gdy ktoś pyta, po co tu przyszli, bełkocą coś o rozkazach, że się boją. O zmroku palą ognie w żelaznych piecach, aby przepłoszyć polską noc o twarzy martwego brata. Matki żołnierzy siedzą przy żarnach, mielą godzinę i kulę różańca i do modlitwy składają dłonie na pustych brzuchach, które wydały Kaina i Abla. Teraz... Teraz wiesz, na jeden oddech, trzeba bardzo się skupić też, żeby go objąć. On jest właściwie o tym, przepraszam, że tłumaczę, o czym jest to, co Państwo pewnie domyślicie się, o czym jest, że największe uczucia właściwie przeżywamy, doświadczamy nie bezpośrednio, często poprzez przedmiot, rzecz, kogoś bliskiego, doświadczamy miłość, przywiązanie, jeszcze coś nawet większe, więc to już o tym. Proszę bardzo. Deszcz. Nie kochał jej tyle lat, a teraz nagle, jak poranny chłód, przeniknęła go miłość, gdy zobaczył jej pantofle
zostawione przez pomyłkę na balkonie wilgotne po samotnej nocy. I przechodzimy do mojego oszustwa metafizycznego. Jesteśmy na sali porodowej, proszę Państwa, a ja jestem nowoczesnym młodym ojcem. Boksem. Antoni Kamil Jastrun urodził się 13 listopada 2006 roku o godzinie 16:30. Stał się cud. A ja przecież nie wierzę w cuda. Dotykam jego główki, wątpiący Tomasz, i nadal nie wierzę. Chociaż wokół tyle wina zamienionego w krew. Połóż na szyję moją żonę, jak podarte prześcieradło, a ona nadal ma złote włosy i zielono-żółte oczy. Obok ja, wierny kibic. Uciekłem z emerytury na wagary i siedzę w pierwszym rzędzie. Antoni wygląda jak bokser po 12-rundowej walce. Siedzi w narożniku, w niebieskiej czapeczce. Zamiast rękawic ma potężne niedrawki i patrzy spod opuchłych powiek. I milczy. Ja jestem człowiek. Noc. Mój 8-miesięczny synek spogląda na mnie z coraz większym zdumieniem. Najpierw próbuje ściągnąć mi okulary, potem chwyta za nos i zdejmuje twarz. Łapię ją w ostatniej chwili i nasadzam z powrotem, jakby nic się nie stało. Co za wstyd, te nasze białe czaszki, szczęki na zawiasach i bezmyślne oczodoły. Chrońmy przed nimi nasze dzieci tak długo, jak się da. Niech idą ku nim powoli, swoimi drogami. Jeszcze mieści się w dłoni. Skórę ma gładką i miękką jak pocałunek. Patrzy na świat granatowymi oczami i nic nie rozumie. Ale już zdążył wyrzucić mnie z łóżka. Wydaje rozkazy jak Napoleon i nie waha się. Kazał nawet piersią, by spłynęły mlekiem i miodem. I stało się. Zarządził okupację moich myśli. I myślę tylko o nim. A kiedy rusza do płaczu, wyjeżdżają na miasto wszystkie karetki pogotowia. I rosną im skrzydła, by nagle stanąć w blasku jego uśmiechu. Herbata z cytryny. Patrzę na nich spod łba. Siedzą w kawiarni i trzymają się za ręce, jakby na zawsze. Co się splecie, rozplecie się, jak nie w zimie, to w lecie. Zaczarowani rozczarują się. Na zawsze znika po chwili. Herbaty nie ma jednak granic, kiedy kołysze się w słońcu cytryny. Moja mama.
nie jest już moją mamą. Nie potrafię udźwignąć jej bólu, sam zgięty pod swoim ciężarem. Moja mama chłodną dłoń mi kładzie na czole i spod pachy wyjmuje termometr. Moja mama nie mama jest sama, nawet gdy ja jestem obok. Moja mama jest młoda, suknia liże jej gładkie kolana, pachnie słońcem, morzem i mlekiem, kiedy do snu mnie skrzydłem otula. Moja mama, nie mama, jest stara, pachnie lękiem i zmierzchem. Chce na zawsze odchrunąć motylem, jak ćma w miejscu przepoca skrzydłami. Ojciec nareszcie spokojny. Mojego ojca widziałem zawsze tylko we fragmentach. Krzakaste brwi chrzęściły w jego palcach. Kiedy ziewał, bałem się, że połknie świat. Kichał, jakby chciał go wysadzić w powietrze. Miał wargi wąskie, jak granice ze strażnicą fajki. Powtarzał często: to wszystko nie ma sensu. A westchnienia toczyły te słowa jak fale kamyki. Kiedy grał na maszynie do pisania, iskry szły mu z dłoni. W całości zobaczyłem ojca dopiero w kostnicy, w garniturze, z krawatem w gwiazdy i z bryłą lodu pod pachą. Szedł przed siebie, nareszcie zupełnie spokojnie. Połyszę się na myśli, zanim odlecę. Przez tyle poezji chwila namysłu, a teraz zrobię małą zmianę nastroju, jako że mam jeszcze, myślę, 10-15 minut. To, co się zupełnie z świata, poproszę lekarza, żeby przeczytał takie fragmenty z moich teczek esbeckich, które kiedy tutaj byłem, to ich nie znałem oczywiście, które są jakby podpatrzeniem życia z innej strony i są właściwie ciekawym świadectwem, szaleństwa pewnej epoki. Nie wiem, czy to jest taki deser, na który Państwo żeście zasłużyli, ale no nie mam tego deseru. Tak, może 68 rok, to niektórych z Państwa to interesuje, więc może ja tylko w szkole, co prawda. Tu są niektóre zaczernione. Grzegorz, czytaj to, co jest w zielonym tym okresie. Takie okruszki, które były zbierane na mój temat przez służby tajne i dwupłciowe. Tomasz Jastrun w dniu 18 listopada 1968 roku rozkolportował w domach przy ulicy Emilii Plater, na murach i drzewach przy ulicy Wolskiej oraz w bramie szybkiej obsługi przy ulicy
Puławskiej, ponad 500 sztuk ulotek. W ramie balu Szynkiel-Sługi chyba, nie? Czy nie ma tego balu? Nie, dobra, nie będę. No to ja uzbroję. Tak. Przy ulicy Puławskiej ponad 500 sztuk ulotek pod tytułem Zbliża się piąty zjazd PZPR. Przesłuchany w charakterze podejrzanego zaprzeczył, aby kiedykolwiek kolportował ulotki na terenie Warszawy. Zaczerniony, zaczerniony, zaczerniony. No właśnie, ja to zaczerniony. Tego się nie czyta, to jest fajne. Ale czytać zaczernione? Nie, nie. Czy pipi? Nie da się. Wykonywał w czerwcu 1968 roku w mieszkaniu zaczernione, przy ulicy zaczernione ulotki pod tytułem Faszyzm nie przejdzie. No dobrze, idziemy dalej. To są moje początki młodzieńcze. Już jest chyba stan wojenny, mamy dalej, że? Tomasz Jastrun, fakt, utrzymywanie biseksualnych stosunków płciowych stara się ukrywać w środowisku. Partnerów homoseksualnych wyszukuje sobie w czasie gry w tenisa. Żona Tomasza, Ewa, około rok temu dowiedziała się o jego homoseksualizmie. W wyniku wiadomości, tu zaczernione, to nie nadaje się do czytania. Po leczeniu tym Tomasz obiecał żonie, że całkowicie zerwie z homoseksualizmem. W dalszym ciągu, chociaż bardziej kamuflując, znajduje partnerów homoseksualnych. Żona Tomasza, Ewa, jest bardzo atrakcyjną kobietą. To mogę Państwu, że to zabawne. Ten akurat do nas i też są też następne bardzo zabawne, bo był taki mieszkający w Finlandii z pochodzenia Węgier, István Sintay, który był moim kolegą filmowcem i on był agentem węgierskiej służby bezpieczeństwa, to jest piękne. I węgierska służba bezpieczeństwa spotykała się z polską służbą bezpieczeństwa w mieszkaniu, które było rezydencją węgierskiej służby bezpieczeństwa i kapitan Benner z moimi ustalał grę operacyjną wobec mnie. On na szczęście umarł na serce, ten człowiek już dosyć dawno, więc, że tak powiem, mam... że nawet nie mam ochoty mu robić krzywdy, ale muszę powiedzieć, że to dosyć jest oryginalna rzecz. Proszę bardzo, czytamy. Które tak? No wszystko, co zakreślone. Aha, tu jest... Tu jest tak... Dobrze, to będzie ostatnie, żeby tutaj już tego... za dużo deseru też jest niedobre. Mianowicie oni mi zrobili tajne przeszukanie mieszkania. Tajne przeszukanie mieszkania, to się zdarzało. I to jest reportaż, nie, tutaj od tego, to jest reportaż, w czasie tajnego, w mieszkaniu figuranta, w czasie tego, oni zrobili przesłuchanie, żeby zainstalować podsłuch, czy go zainstalowali, to ja nie wiem, a szkoda, może miałby ciekawe nagrania i że są to jest zniszczone. I to jest reportaż z mojego mieszkania, który jest naprawdę majstersztykiem literackim. No, w tym mieszkaniu musiał być bałagan, ze względu na to, że pismo też jest, także przepraszam Państwa za ewentualne pomyłki. Postaram się to przeczytać w miarę poprawnie. W mieszkaniu figuranta w szeregu miejscach na drzwiach w łazience umieszczone były w bezpośrednim sąsiedztwie egzemplarze nielegalnego oraz wycinki z pracy oficjalnej z Trybuny Ludu dotyczące samego problemu. Na przykład były takie, szeregi członków wydłużają się, bo ja robię taki kolaż z tytułu, szeregi członków, były różne, no i oni to zrobią duże wrażenie. Masz troszeczkę niedodrukowane. Dobrze, no to się nie przejmę, taki jest. Oraz wycinki z pracy oficjalnej, z prasy oficjalnej chyba powinno być, na przykład z Trybuny Ludu, dotyczące samego problemu. Na przykład obok wrogiej ulotki KSS KOR przylepionej w łazience, przedstawiającej w satyrycznej formie wybory do Sejmu PRL, sprowadzona 1980 roku, umieszczone było hasło Wszyscy do urn. Pośrednie zestawienie tych obrazów i haseł nadaje całości wrogi znaczny i ośmieszający wydźwięk. Umieszczenie tych haseł eksponowanych w miejscach, w mieszkaniu, powtarzam, opinia źródła Skrzypek,
że figurant w ten sposób trenuje codziennie i systematycznie swoje odczucia nienawiści do socjalizmu. Wnioski wynikające z lustracji mieszkania figuranta, potwierdzające dotychczasowe rozpoznanie jego osobowości. No tak, proszę Państwa, dobrze, ja się tak trochę chwalę teraz tymi rzeczami. To kompletnie, jak widzicie, był deser inny niż... kompletnie inny niż te wiersze i te zestawienia mojego życia. Ale tak sobie myślę, że życie składa się również z tego, to znaczy składa się z wycinków w toalecie, z tego kolażu i składa się ze śmierci, z umierania, z chorób, ze starzenia się, z tego, że mamy dzieci, że te dzieci nagle stają się nie wiadomo kiedy dorosłe. Myśląc sobie też o tych 22 latach, kiedy tu przyjechałem, się sobie, ile ludzi umarło w tym czasie. Też naszych znajomych, też z tych, którzy byli na moim spotkaniu wtedy w maju chyba 90 roku, może to był maj, czerwiec, kiedy było to spotkanie tutaj. I ileż dzieci stało się dorosłymi i ileż ludzi, którzy byli dziećmi, są w tym wieku, w którym ja byłem wtedy. Ja wyciąłem sobie takie notatki, tak jak mówiłem tutaj, żeby w podróż je wziąłem. Tutaj kończyłem 40 lat właśnie we wrześniu 90 roku. Na 40 lat, które kończyła moja młoda żona przed chwilą, to wszystko się po prostu w głowie nie mieści. I mój syn zaraz ukończy 40 lat. Więc no to są rzeczy po prostu, Państwo wiecie, właśnie stąd jest poezja i sztuka. Znaczy się to nie mieści w głowie, a my próbujemy jakoś to zapisać, czy oddać to w filmie, w malarstwie, w sztuce, prawda? W muzyce również. W muzyce bardzo dziękuję Aleksandrze, która jest językiem naprawdę uniwersalnym, nie wymaga przykładu, co jest wielkim atutem. Myślę, że zmierzamy do końca. I myślę, że na zakończenie jeszcze raz przeczytam wiersz pod tytułem Trzcina, bo on jest takim fajnym elementem kończącym całe nasze dzisiejsze spotkanie. Wróbel kołysze się na trzcinie, a ja kołyszę się na myśli, zanim odlecę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeśli mogę, to sprostuję. To spotkanie się nie kończy, ono się dopiero zaczyna. Jeśli Państwo pozwolicie, to bardzo dziękuję naszym artystom, którzy będą dla Państwa dostępni w kuluarach, na które za chwilę zaproszę. Wiem, że niespodziankę udała się nasza koleżanka. Małgosia też chce jeszcze słowo powiedzieć. Natomiast chciałem Państwu powiedzieć, że nasze dzisiejsze spotkanie jest 9. kolejnym spotkaniem w Salonie Poezji, a kolejne jubileuszowe 10. Zapraszamy w maju. Natomiast zanim przed spotkaniem majowym jeszcze wiele różnego rodzaju atrakcji, między innymi zapraszamy do tych fantastycznych lokali. Zapraszamy Państwa w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu mamy dwa przedsięwzięcia. Mamy i spotkanie autorskie poświęcone prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu w czwartek. I wernisaż, kolejny wernisaż, żyją te lokale. Wernisaż Bogdana Bogusława Ramińskiego, który jest dzisiaj obecny. Więc gorąco Państwa zapraszam. A teraz... Ja jeszcze chciałem podziękować Panu serdecznie i Pani Małgorzacie oczywiście tutaj. Przede wszystkim dobrym duchem, dziękiem duchem naszego spotkania. Grzegorzowi, Aleksandrze, nie wiem, tak wszystkim właściwie, tak powiem, sponsorom dziękować, tak? Tak jest dzisiaj obyczaj. Więc wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Ja tu przywiozłem, jak już wspomniałem, bagaż podręczniki w każdym mojego domiku, który ktoś chciał kupić, to przepraszam, że handluję z tymi wierszami. Czas to może takie, że ja chętnie bym dawał wszystkim, szczególnie bliskim osobom. Także bliskim dam i bliscy nie kupują. A z drugiej strony narażam tych, co kupią, że nie są bliscy. Sytuacja jest bez wyjścia. Dobrze, także spokojnie. 22.